14 października 2019, witam na kanale Ogród Macieja i Rośliny Egzotyczne. Dzisiaj słoneczny, piękny dzień, 25 stopni. Normalnie lato. Niestety z 2 tygodnie wcześniej były przymrozki do minus 4 i trzeba było wszystko ratować, wykopywać, wycinać. Dzisiaj aktualizacja, co tam u moich alokazji. Wyniosłem je kilka sztuk, żeby powietrzyły się trochę na słoneczku, żeby postały, jeszcze pozłapały trochę tych promieni słonecznych. Na pierwszy rzut alokazja Saravacensis Yucatan Princess. Odratowana, pięknie rośnie i wydała jeszcze kilka maluchów. No, 3 maluszki są. Tutaj stary liść, jakiś plam dostał z grzybiałych. Ale to nic. Jak widać, nacieki na liściu po środku przeciwprzędziorkom. To nic. No tak się prezentuje. Dalej. Alokazja Macroorchiza Borneo Giant. Poznajecie? Nagrywałem, jak ją wsadzam do tej doniczki. Wykopałem z gruntu, wsadziłem do donicy, złapała ciepła w stopy, ruszyła jak oszalała. Już coraz dłuższe ma te łodygi, bo wyciąga się, po prostu się wyciąga na werandzie, nie ma takiego natężenia światła i się wyciąga. Dalej. Portora. Tu spalony liść. To był spalony liść pierwszy, który... Drugi spalony liść na werandzie. Bo od szyby dawało takie słońce, że popaliło. Już tu dwa następne, które wyrosły na werandzie, są piękne. Śliczne. Ten jest nowiutki. Dalej. Macroorchiza New Guinea Gold. Prawdopodobnie New Guinea, bo na to wszystko wskazuje, na kolor tej łodygi, wygląd liści, ogólnie tych żyłek, wszystko wskazuje na New Guinea Gold. Niestety jeszcze się, no jeszcze się nie przebarwia. Nie zaczęła się jeszcze przebarwiać. Trochę teraz zwiędła, bo dostała słońca, ale też sucho ma, muszę ją podlać. Venti. Też coraz większe liście zaczęła puszczać. Śliczna jest. Odrosła, fajnie odżyła. W przyszłym roku alokazje w donicach na ogrodzie. Jedynie co, to zmienię temu na większą donicę i gdzieś do połowy albo więcej będzie wkopana, żeby tutaj górę grzało. Idziemy do następnej alokazji. Postaram się pokazać wszystkie. Następna alokazja to Lauterbachiana. Zwariowała mi. Nie wiem, co jej odbiło. Tutaj widać stare, ładne liście. A tu bęc, coś takiego. Powiedzcie mi, o co tu chodzi. Tu końcówka liścia zgnita. Tu znowu coś takiego. Tu liść obumarł i dopiero zaczął wychodzić jakiś następny żywy, który chce się rozwijać. Miałem to samo, jak mi zaczęła gnić kalidora. No nie wiem, co jej odbiło. No. Może też po szoku związanym z wykopaniem z gruntu odchorowała i dopiero zaczyna rosnąć tak, jak powinna rosnąć. Dziwne, że te stare liście dalej są żywe, ładne, zdrowe. Zostawiam je. Niech pompują energię do tej bulwy. Niech się odradza. Następna alokazja. Też odratowana z gruntu alokazja zebrina. Wypuszcza coraz dłuższe liście. Były dwie bulwy, jedna bulwa zgniła całkiem. Żyje tylko ta. Właśnie dzisiaj ją przesadziłem do tej doniczki.
bo była dużo, dużo mniejsza, miała ciasno już. Przesadziłem i jeszcze nie podlałem. Dobra, następna alokazja. Alokazja Black Velvet. Niedawno zakupiona, niedawno, z miesiąc temu. I też jakieś dziwne takie sytuacje. Chyba się ukorzenia jeszcze i dopiero za jakiś czas wypuści ten liść właściwy, który będzie z blaszką, a nie same łodygi wychodzą bez blaszek. Dalej, alokazja Sarian. Alokazja Sarian. No tutaj były dwie małe wulwy. Jak widać, przeżyły na ganku. Zaczynają się rozwijać. Jest jeszcze nieduża, to jest mała roślinka. Jest tutaj ich cztery sztuki. Nie rozdzielam. Tak jak mówiłem, wszystko ma rosnąć w kępie. W kupie raźniej. Następna alokazja. No to tą małpę już wszyscy znamy. Alokazja Poli. Sobie tutaj siedzi pod lampką. W ciepełku. Też ma tu gdzieniegdzie te kropki grzybowe takie. Ale zaczęła wypuszczać łebki, które się jeszcze nie poprzebarwiały. A może to nie to? Nie, no to. I tutaj liście następne, zdrowe, idzie kolejne, czyli jej przypasowało. Słuchajcie. Tutaj mam jeszcze jedno. Ty się posuń. Dajcie mi tą alokazję. Chodź, 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 chodź. Tu chodź, chodź. Nie czepiaj się. O. One kiedyś rosły razem. O. Ja usuwam takie liście, zaraz go usunę. No i idzie też następny. Tu ma ciepło. Cały czas stoi w jednym miejscu. Ma oświetlenie. Oświetlenie chodzi mniej więcej od 6, 7 rano do mniej więcej do 21, 20 coś takiego. No i alokazje poli sobie rosną. Czyli nie jest aż tak strasznie z tymi alokazjami. Następna alokazja. Alokazja Tigrina Superba. Chodź tu mała. Chodź, 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 chodź. Alokazja Tigrina Superba to jest inaczej, inna odmiana alokazji Sebriny. Ma takie strzałkowate, fajne liście. Jest przędzior? Czyżby to był przędzior? Chyba jest przędzior. W ogóle dzisiaj na AEAE zauważyłem przędziora i szykuję się zaraz do prysków. No niestety. Trzeba pryskać te przędziory. Idziemy teraz tutaj do alokazji Kalidory, którą udało się odratować. Poznajecie, pokazywałem w którymś filmie tą zgniętą bulwę alokazji. Wsadziłem ją do tej donicy z perlitem. Ziemia uniwersalna, lekko wilgotno. Tutaj na ganku jest ciepło i zaczęła odżywać. Wypuszcza drugi odrost. Niestety tutaj z góry nic nie wychodzi, ale już tu na dole fajnie coś tam rośnie. Idziemy do następnej. Jesteśmy teraz w domu. Tutaj rosną, stoją te dwie alokazje, które widzieliście, jak wykopuję, daję do tej donicy, czyli tu są w sumie trzy duże sztuki. Tutaj stoją sobie niestety w cieniu. Przesuszam podłoże, bo jest lekko wilgotne, raz tylko podlałem. No i czekamy, zobaczymy, jak się będą tu sprawować z podłożem, które będzie przesuszone. A tam na ścianie wisi ubiegłoroczny liść. Zasuszyłem sobie. Fajnie wygląda. Co nie? Robicie coś takiego? I alokazja odora. Prawdopodobnie odora. Kupiona jako odora. Do kalidory mi nie pasuje. Całkiem inna niż kalidora.
Widać już ma takie jakby pomarszczone te liście. Nie wiem. Prawdopodobnie odora. I też sobie stoi tutaj. Też na sucho już zaczęła trochę oklapywać. Ja ją zaraz podleję. I sobie będzie dalej rosła. Także z alokazji. Tylko alokazji. To chyba wszystko. Mam nadzieję, że wszystkie pokazałem. Dobra, to nic. Dzięki za uwagę. O, moment, moment, widzicie? Już bym zapomniał. Tutaj wam nie pokazałem tego maleństwa. O, kto zgadnie, co to za alokazja? Mróz ją zsiał, zapomniałem o niej całkowicie i wygląda jak wygląda. Wszystkie liście zostały zmrożone. Tutaj kawałek najnowszego tylko się ostał. Dobra, powiem wam, to jest alokazja kukulata, która pięknie wyglądała, miała fajne już duże liście. Maciek wziął, zapomniał i takie coś się zrobiło. Opitoliłem wszystkie liście, zmarznięte i tak sobie będzie stała, dopóki nie odżyje. Nie daje jej na słońce, bo ona słońca aż tak nie lubi. Lubi jasne miejsce, ale bez takiego bezpośredniego słońca. Wtedy zauważyłem, jak to sobie tam rosło koło dziwideł pod winogronę, że te liście w cieniu rosną większe, fajniejsze, takie zdrowiej wyglądające. No i teraz ta alokazja będzie sobie tutaj stała. I będzie się kurowała. No, to już chyba wszystko. Jeszcze się rozglądam po mieszkaniu, czy coś jeszcze? Nie. Dobra, pozdrawiam i na razie. No i niestety, zapomniałem o najważniejszej z moich alokazji. Alokazja makroorchiza variegata, mała roślinka. Zakupiona od kolegi z Chorwacji. Maluśka, maluśka, ale rozwija się. No, to teraz pozdrawiam jeszcze raz. I trzymajcie się. Do następnego. Hej!